Jaśko powiedział, że ja walę drzwi jak w czołgu, no ale u niego szyby pancerne są. No bo on mówi, że nie słyszę, jak ja drzwi zamknęłem. Ja mówię, ja ale delikatnie, a ty to jak zapierdolisz, to mówię jak... Coś tego myślałem, że długie pauzę robisz. No i kurwa, tak żeśmy pojechali, no. To dawaj za mną, dawaj. No daję, daję. A ty też przez Madziara idziesz? Nie, kurwa, jaki sens przez Madziara? Ja jadę na ten, na Grac Mariusz. Aura pogodowa nasza się zmieniła. Powiem wam szczerze, jesteśmy już na końcu Słowenii, przepraszam, zaraz wjedziemy na Węgry. Jest 17:43. Jaśko poszedł tutaj, słabo będzie widać, szyba brudna, do na stację wykupić winietę na Węgry. Już nie nagrywałem tutaj, przy dystrybutorze siedzimy, stoimy. A mamy 2 lipca już. Mamy już 2 lipca, dlatego tak to wygląda. Temperatura, zobaczcie, to jest teraz 29, bo od silnika poszło ciepło, ale jest 22 stopnie. No, dlatego tak jak to widzicie, teraz jeszcze Jaśko będzie wsiadał dopiero za 2,5 godziny. Więc ja zaraz na Madziary wjadę i będę dalej kontynuował jazdę. No, dlatego na razie się z wami żegnam. No i do usłyszenia później.
wjeżdżamy na granicę słowacką, węgiersko-słowacką Rajkę. No, kiedyś patrzyłaś, a nie, to tu się wjeżdżało, tak? Tu, no pierwsza w tym miarę. To już teraz jest inaczej, bo my kiedyś tutaj o pokażę wjeżdżaliśmy. Zmieniam trasę. A teraz tu. O, tutaj te budy polikwidowali. No, to kurwa coś robią, może parkingi porobią, nie? No, na pewno. Budy polikwidowali. Od ostatniego. No, polikwidowani. Ja już na pewno porobię tutaj parkingi. Zawsze jak się zjeżdżało, tak jak teraz jedziemy, to tu przy mostku stali. Teraz to tutaj nikt nie stoi. Przy tym wiadukcie. Tak, przy wiadukcie. Inspekcja. Inspekcja. I wjeżdżamy na granicę. Na byłą granicę. O, już zobaczcie. Maszynka zaczęła działać. Jakieś kurwa wręczenia niebana ma. Coś tam nie wiesz. Sali, żeby trochę utrudnić dla kierowców. Jakoś wyjeżdżę. Tak jak widzicie, na wprost granicę. Trochę trzęsie płyty. Tutaj w tych budkach to można wykupić winietkę. To jeszcze pozostałość po granicy. Wjeżdżamy na Słowaka. Tu środek się porozkłada. Z prawej strony Jaśku to jest pusto, nic nie ma, nie jedzie. Stoi policja słowacka, a my już wyjeżdżamy na autostradkę. A Jurek, tutaj stoisz? A no tutaj, no ja pauzę zrobię i już nie dojadę. A Emil gdzie? No i mamy 3 lipiec 2019 rok, mamy godzinę 6.31, tak jak widzicie, już stoimy pod rampą. Tutaj w Rudniku jesteśmy. Przestanie ta granica, jak mówiłem. Tutaj z Jaśkiem pijemy oweczkę, Jaśku. Jaśko to już wypił, a ja jeszcze nie wypnąłem. No i kręcimy pauzę do 14.00 i o 14.00 idziemy na załadunek jakiegoś tam, jakieś tam soki będziemy ładowali. I do Wyszkowa. Jankiem, tak jak wcześniej mówiłem, nie wiem czy tam się nagrało, wstaliśmy, stoimy tutaj, przyjechaliśmy się rozładować tym arbuzem w tej firmie, podjechaliśmy sobie pod rampę, nasz teraz rozładowują, tutaj nie można było, trzeba było zgasić silnik agregat, więc tu nie mogliśmy stać i bo tutaj ci co mieszkają im przeszkadza, no ale się nie dziwię. My sobie stoimy fajnie, ładnie pod rampką. Stoimy w Rybniku. Tutaj jakaś uliczka idzie. Domki. Patrzę, tutaj też solary mają pozakładane. O, miasteczko. To jest
Południe Polski, Śląsk. No i tak jak mówiłem, nas rozładują. O godzinie 14 będziemy startowali. W sumie wcześniej, nie o 14, bo na 17 mamy załadunek w Myszkowie. Zobaczyć, czy tutaj jest parking, bo gdzieś jakiś ma być tutaj zaraz za ulicą. Ale powiem wam, we Włoszech było 38, a tutaj jest teraz chyba za 20. No to tak powiem, ja tak krótko jestem brany, ale tak chłodno. Ale idziemy, zobaczymy. O, Itum. Firma, to się ładowaliśmy, jest Itum. To też chyba hurtownia. Okej. Okej. Dobra, jest miejsce. Tutaj będziemy stali. Trzeba będzie zaraz zobaczcie rybnik. Przejdę na rybnik. Jesteśmy w rybniku, a będziemy stali zaraz tutaj na parkingu. Dobra, idę. Dla Jaśka zdam relację i będziemy zaraz się przestawiali. A ja dzisiaj nagrywam autobusa, nie jeżdżę. Mam instruktora, który mnie uczy. No, widzimy, fajnie. Idziemy do Tesco, bo musimy kupić chlebek, bo nam się skończył, ale tutaj te autobusy trochę słabsze są niż w Białymstoku, patrzę. Słabsze? No, starszy, tak, starszy. Starszy. A my idziemy do Tesco. My z Jaśkiem już tutaj wstaliśmy sobie. Wypiliśmy po kawce. No i za chwilę będziemy ruszali na załaduneczek, żeby jak najszybciej dotrzeć do domku. Staliśmy fajnym, stoimy tak jak widzieliście tam wcześniej, w fajnym tym tutaj miejscu przy tej firmie. Oj, no i zaraz będziemy odjeżdżali, dlatego do usłyszenia na naszym załadunku. Zaraz wam nagram, bo miałem nagrać jak działa kamera u Janka. Tak, włącza się kierunek, to zobaczcie, od razu jest bok samochodu. Wyłączy się kierunek, automatycznie gaśnie. Takie ma udogodnienia w tej taksówce.
to jedź. Kurwa, Darek, nie wiem. Kurwa, ty, może przystać tu z boku, się podejdę, zapytam, kurwa, sok, kurwa. Na koniec trasy Jaśko powiedział, że ja walę drzwi jak w czołgu, no ale u niego szyby pancerne są. No bo on mówi, że ja słyszałem, jak ja drzwi zamknęłem, ja mówię, ale delikatnie, a ty to jak zapierdolisz, to mówię jak... Dobra, idziemy zobaczyć Sokpol, jak tutaj i jak załadunek. O, samochodów troszeczkę, zobaczcie, stoi. No ale to nic, dam radę. Tak jak widzicie, stoimy w Sokpolu. Już stamtąd wróciliśmy się, zawizowaliśmy i będziemy z Jaśkiem robili jedzonko. Dlatego trochę ujmiemy może tego przygotowania i będziemy jedli. Tutaj jak widzicie, z Jaśkiem robimy nasz... To będzie ostatni obiad w tej trasie. Nasz ostatni obiad w trasie. Dzisiaj serwuje pan Jan. Proszę bardzo. Kopytka. Pomidorki. Pomidorki z cebulką i ze śmietanką. No i będą jeszcze kotlety mielone w sosie pieczeniowym, ciemnym. Dlatego my szykujemy. Woda już się gotuje. I będziemy robili jedzonko, bo się nam naprawdę jeść chce. No i dobra, zakończamy mój przejazd na Italię, wyjazd na Italię. Standardowo Janek wziął, znaczy podjechaliśmy do niego, zabrał samochód, żeby z firmy wrócić. A ja jadę na CPN, zaraz się tam spotkamy z Jaśkiem. No i to będzie nasz ostatni etap naszego przejazdu. Tutaj się znajduje na takiej drodze lokalnej od Janka, jak się jedzie w kierunku Ciechanowca, więc popatrzcie jeszcze na piękne widoki wiejskie, podlaskie widoki. No i cóż wam powiedzieć, no dziękuję za to, że subskrybujecie mój kanał, że dajecie łapki. Nie zapomnijcie o tym, żeby tam zasubskrybować mój kanał, bo jest większość procent osób, która śledzi moje poczynania i nie ma subskrybowanego kanału, dlatego niech nie bójcie się, to nic nie kosztuje dać wcisnąć subskrybuj. No i nie zapominajcie o łapce, to jest bardzo ważne. Im więcej łapek, tym bardziej motywuje mnie do nagrywania filmów. Dlatego nie wiem, może jeszcze nagram z Jankiem tutaj pożegnanie, a jak nie, to żegnam was i do usłyszenia w następnym moim przejeździe na słoneczną Italię. Przy okazji chcę podziękować dla Dominika,
dla Mateusza Mądrego, dla Łukasza, pozdrowić wszystkich chłopaków z Luka Transu, szczególnie Krzysia Buńczyka i Wojtka Boguckiego. Naprawdę są git, pozytywnie nastawieni ludzie. Dlatego żegnam się z wami i do usłyszenia. I tak jak widzicie, dojechaliśmy już z Jaśkiem na firmę, dlatego zakończamy już ten tutaj filmik. Tutaj Jaśko, serdecznie was pozdrawiamy. No i do usłyszenia. No, do następnego razu z Jaśkiem. Macie jeszcze tutaj na koniec Janka Bolonosa. Bye bye, do następnego razu. Dobra, trzymajcie się, hej. A tutaj zobaczcie, gdzie ja jestem. Poznajecie ten sprzęcik? To jest jelczydło nasze. A co nie, to nie moje, Mariuszka. Ale tutaj zobaczcie, jaka tu jest kultura. Normalnie hotel Marriott w pełnym wydaniu. No ale to nic. Dobra, idę się rozliczać. No i super, witajcie, zobaczcie. Ząb jest odbudowany. Tak jak mieliście na filmie, że go wybiłem. Ale byłem już u dentysty. Jest wszystko ok. Tutaj z Konradkiem, syneczkiem, wracamy do Białegostoku. Był u dziadka, więc jego odebrałem, wziąłem i jedziemy sobie do Białegostoku. A plan mamy taki z Konradkiem, że zajedziemy w ramach takiej nagrody. Zajedziemy sobie do Maca, McDonalda, nie? Nie? No super, zajedziemy do McDonalda. Wyjechaliśmy tutaj, Konrad był u dziadka, niedaleko firmy tej Luka Trans, co ja jeździłem, więc go odebrałem i podążamy do Białegostoku. To jest taki etap ostatni naszej mego wyjazdu i naszej podróży z Konradkiem.